Siemaneczko, z tej strony Miki i dzisiaj gramy sobie Farminga 15, jest z nami Adaś. Witam, witam. Oraz Brączek. Cześć. W dzisiejszym odcinku będzie sadzenie ziemniaków, a zapomniałem, że jest z nami Bolek. Ja też chciałem być, ale ty, mi się przestał film rzucać, cześć. Aha, fajnie, i Kaskadę. Mogę? Jo. I w dzisiejszym odcinku sadzenie ziemniorów, a Adam będzie rozsiewał nam nawozy. Więc Brączek, wolisz z turem czy bez tura? Bez. To jadę z turem. Będzie miotać. Migu się najpierw powiedz oczywiście, które pola mam. A ty jedziesz ze mną, bo ty będziesz nawozy dawał pod wisz, pod ziemioki. Pod ziemniora mówisz. Pod ziemniora. Brączuś, nie urok taki. Matko, cicho, bo waliłem, bo sprawdzałem godzinę, o której zaczynamy. Co ten płot tak blisko? Dobra. W dzisiejszym odcinku, no, ziemioczki na pełnej. A jak, jedymy, nie? Płotem to... Płoty tutaj ucierpiały. Co? Ten mam wrażenie, że ten obciążnik jest trochę za mały, bo kurwa mi otak szata. To kilo żeś wrzucił chyba trochę za mało. 400, bo myślałem, że to będzie akurat. Jezu, jakie Brączek, ja mam... czemu ja tam musiałem zobaczyć to akurat? Jakie ja mam hamulce dobre. Ej, naprawdę, ja nie mogę skręcać. Chcesz większy? Nie no, już teraz to jadę, nie? Tyle ci powiem, jestem trochę chora. Ty zesra się pod górę z tym. Jać. Nie no, ogólnie te ciągniki trochę za małe dałeś, ale to nic. Gdzie? 68 koni wymaganie jest, a mają po 110 i 130. Jak się zdenerwował. Ej chłopaki, no. Nie coś, ty zadałeś pytania, nie? No. Niepotrzebnie dopisałeś śmieszne. No. Na 8 pytań, 8 jest o Adamie. Weź no powiedz co. Słuchajcie teraz, dobra, lecimy sobie. Kurwa, czemu śnieg? Zapytajcie Aduma, czy mu teraz zimno w szałasie. Kurde. A, przepraszam. Pole ci kupiłem, bo ty będziesz łąkę chciał potem po lewej. Dobra. No, to Adam, odpowiedz na pytanie od razu, co? Nie wiem, nie słyszałem, bo byłem zajęty hamowaniem. No, ale może nie jeźdź tym pasem, co? Jedziemy. No Adam. Weź. No, chcę się wepchnąć, tylko tak wolno jedzie. Adam, pytam się teraz ciebie, ty mnie słuchaj teraz. Pytaj się mnie, ja czy... Czy masz teraz zimno w szałasie? Bo śpisz po śnieg. Nie, dzisiaj ocieplinie zrobiłem, jak zacząłem pierwszy śnieg. Dobra, następne... Adam cegły wypalał na ten. Co? Dobra, następne pytanie. Gdzie Adam trzyma babkę? No. A ktoś odpisał, Adam nie ma babci, zjadł ją. Nie, te tematy będą ludzie naprawdę będzie ciekawe, no. O Boże! Ej, Miki, to my robimy kurwa pielgrzymkę dookoła świata? Chyba, nie wiem, on chce nas wywieźć. Tutaj zaraz bije nie, się w barierkach. Ej, dobra, cicho, ktoś odpisał. To się zaczyna robić żenujące, robicie z niego debila. A tak naprawdę on jest starszy od was. No. Ale rzecz, ktoś wreszcie zrozumiał wagę tego, że wiek to podstawa. Gorąco. Ogólnie Adam, bo jeszcze wszystkie łąki pod godę się. Nie wiem, ja na razie jadę i nie wiem gdzie jadę. Jakie daleko jeszcze? Ty, a tak ogólnie mogłeś mi powiedzieć, które to pole, bym sobie dawno już tu dojechał i już bym obsiął nawóz. Jadź ja nawozem, młopsi, poprzeczniak na... O nie, poprzeczniak na końcu. Ja pierdolę, Miki największą górę wybrał. Dobra, słuchaj teraz. Jakie radio Adam ma w szałasie, co powiedzieli ludzie, jak ludzie Adam w osadzie, jak Adam kupił kamerę. Ej, no kurwa, Adam, co to ty Adam, o tej mówię, no. Cicho być, najpierw se uszykuj ta się. Ja pier... Dobra, Brączek, poprzeczniak zostawiamy galanty, dobra? No jo. Gdzieś, myślę, że styla to tak na luzie, jak nie Adam, więcej. Odpowiadaj. Jak mnie miota, jak szatan. Nie wiem, na razie to ja tu jestem ciężko zajęty. A nie jakiś ale pierdol, Adam, a szałas. Bo to akurat ciekawe było, jak zareagowali ludzie na ten... Na co? Nie, bez naszych... W osadzie, na kamerę jak wie. Powiedzieli, że to jest zacna sprawa. Zacna sprawa? Tak. Oni takie cuda widzieli, jak ty masz? Tak. No kurwa, Miki, co tyś tak wleczesz? No bo mi, zobacz, jak mi się kopie. Mi się ściąga, mi ściąga. Ja... Mój to ledwo daje radę tutaj pod tą górę. Zaraz przeczytam, ale bo ty masz... No bo ty masz 130, ja mam 110. Ja pierdolę, ale żeby takie pytania dawać, to... Miki, no. Ja pozdrawiam tych ludzi, którzy ja nie będę ze znacznikiem siał, bo to kurwa ściąga. Nie, bez. I... Ja pierdolę, Adam nam poryju nawozem no będzie dał. No serio? No musi tam, tak, ma taki klip. Co to było? No to by był bez, ten odcinek bez kaskadera. Sorry, a tak tu... przybiłem, ale mnie ściąga. Sorry. Boże. Zapomniałem, że nagrywam.
O nie, no teraz to przegięli. Ty, jakie... Dobra, uwaga, jest na początku. Fajne pytanka. Jak no. dołączyć hydraulikę do ciągnika Aduma? Rowerze? Bo mam taki i nie wiem. Następne. Adam woli chłopców. Trzecie. Adam zarywa do swojej babci. Następne. Może opowiesz nam o swojej rodzinie? Co tam słychać u swojej cioci? Doma... Co? Co słychać u swojej cioci, Miki? Nie wiem, o której. No, u wszystkich. Nie wiem, niego zjadam, powiem, czemu zarywasz do babki. Twojej? Zawsze i wszędzie. Ale wszystkie komentarze są o Adumie. Następne, skąd Adum wziął fundusze na wyjazd na Bednary? Kuntowni. Kuntowni wziąłem. No nie wiem, ludzie, ale no po prostu no... Zarobił sobie, no co, no Boże, no. Ja nie wiem, co powiem. Ja, ja wam powiem, skuntowni. Nie, że coś, ale może jest jedno pytanie dotyczące czego innego, a nie Adama. Tak, i to jeszcze takie pytanie, które na pewno się już powtórzyło nieraz. O panie, serio, aż tak to jest, rozpoczęło się. Ludzie normalnie, no, jestem tak popularnym człowiekiem, że ludzie już nawet na twoich filmach gadają. Bez kwestii, ale w sumie dobrze, Adam. Tak, świadczą, że jestem bardzo popularny, dawaj mi kolejne pole, bo... Stanowczo, nie, ty już zjedź na ten, na farmę. No, tam już wyjdź lepiej. Dziękuję, dobranoc, to by było na tyle, ludziska, pozdrawiam serdecznie. I ty sobie weź tam kosiarki, poszukaj po garażach. I podepnij pod tego i tam po drodze po wszystko garażach. Tylko tam, widzisz, tam bosze mają być na miejscu już chyba kiedy wszystkie jak przyjdę. Poczekaj, bo ja te płaskoczkowy na grzechotce poszukuję. Bo wiesz, bo ja tak jak kupiłem taką bramkę i tam wykrywasz metalu jest, jak tam wiesz, jechał, to tam wszystko. Nie, ale nie masz przypadkiem w garażu swoją jakiś płaskoczkowy na grzechotce, bo mi się przydały, bo jeszcze tego kompletu mi brakuje. O, dobra. Chodźmy jakieś normalne pytania zabiera. Dwa znalazłem, ej. Czy Masej flirtuje z Ursusem? O Jezu. To normalne pytanie. Nie, bo... O, ej. Nie, bo szkoda by było, żeby tak się hańby dla Ursusa. Nie, żeby się olejem nie wymieszał. No bez kity, bo skrzynia by mi padła. Ej, dobra, a teraz pytanie, na które możesz trochę opowiedzieć. Czy chciałbyś iść do zakonu? Chciałbym iść do zakonu tych Dominikanów, bo kojarzy mi się to z moim imieniem i ciekawe jak tam jest. Myślę, że fajnie. Dobra. Heniek, a to byłoby jak w tym zakonie, tym kawale. Wiem. Co wiesz, co poszedł opowiedz. Do zakonu tym. Opowiedz, opowiedz. A jak to leciało? O, patrz, mijaka to mówię. A nie mogę mijaku, bo ładnie sobie zasiadł. Zasiadł się pole. To ty było tym. Poszedł do zakonu typek. No i ten przyjął go taki łojsie cały zakonu i go oprowadza i mówi, tu masz kuchnię, tu masz ten, tu masz umywalkę, tu możesz nogi umyć, tu masz mszę, tu się modlisz codziennie i tak dalej. Mówi, tu masz taką szafę w tym pokoju. I mówi, jak ci się będzie chciało skorzystać z potrzeb naturalnych, wiadomo o co chodzi, będziesz tam chciał. Jak nie będziesz miał ministranta pod ręką, może tak powiem, to przychodzisz, masz tą szafę i robisz ile chcesz. Tylko byle w czwartek nie przychodzi. No i ten młody co przyszedł mówi, no kurde, ale czemu nie w czwartek, nie? Tak się go pyta, a ten stary mówi, bo w czwartek jest twoja zmiana. Ha 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 ha. I chłopaki nie zrozumieli. Ha ha. Ha. Bo ja trochę, to już, trochę... ja już to tyle razy słyszałem od nich i o to jest już zbyt nie mówię, no ale... No. Pytania. Ze trzy pytania a, poczekaj, są dość podobne. Adam, a ty byś nie chciał do zakonu pójść? Ja? Nie, jakoś nie kręci mnie to. Byle nie w czwartek, Adam by nie powiedział. Wiecie co? Ja jestem chyba zbyt głupi, bo nie zrozumiałem tego kawału. To potem ci opowiem na spokojnie, bo trochę go spaliłem, ale cicho. O Boże, czy lubisz ostro, czy raczej łagodnie? Miki, ty wariacie. No Miki, to także słuchamy. No Bolek, co ty się powiedz bardziej? Ja lubię ostre przyprawy i wszystko. Przyprawy, to przyprawy. Przyprawy, da, uja. Ej, też ostrego lubię. Zawsze papryczce muszę wytłumaczyć. Ze trzy pytania są dość podobne. Opowiedzcie, co działo się na Bednarach i dlaczego śmieliście się za Duma. Tak znaczy, dla jaj. No ogólnie, jak było na Bednarach, było bardzo fajnie, przyjemnie. Ja tu nie żygł. Jeszcze lepiej, a czemu śmieliśmy się z Adama? Nie śmieliśmy się z Adama po prostu. Mieliśmy się wszyscy razem. Dokładnie. Poza tata. Po prostu nie, po prostu znalazłem bardzo fajną mimikę twarzy, która bardzo Bolkowi się spodobała. No bez chciał to naprawdę nie raz i nie dwa powtarzać, ale po prostu nie wychodziło mu to i gdzieś nie potrafi tak. Po herbacie tylko Adam tak ma. Ej, Miki spada do lasu. Więc pozdrawiam, ale Bolek niestety nie dał rady. Więc tak, a ogólnie rzecz biorąc to nie polecamy hot dogów ze stacji pewnie. Czemu? No potem mogą nastąpić efekty zwrotne. Łee. Tak? Nie, żartuję. Skąd? Tak, proszę tak powiedzieć. A tak serio to po prostu. Ej, z jakiej stacji? No żartowałem, Boże, dla mnie. O Boże, wszystko o Adum.
O nie. Czekaj, tak w ogóle to może powiem coś o odcinku, bo nawet nam to sprawnie idzie, Brączek, co? No fajnie, mi się podoba. Tak wiem, że jednak poprzeczniak zrobiłem normalnie, zostawimy chyba. Gdzie? Nie, bo, tutaj tak ten poprzeczniak tak ten. Nie wiem, o co ci chodzi. No, nieważne. Jest pytanie dla mnie, no, ale chciałeś powiedzieć coś o odcinku. No bo fajnie nam się sadzi ziemniaczki. No bardzo ładnie nam to idzie. Nie. No, mów tam, Heniem. Jest pytanie do mnie, czemu Bolek nie chce mnie dodać do znajomych. Kurde, słuchaj, nie wiem. Mam już, mam zakaz. Miki ma tylko te jedne kosiarki i te tylne? Mam blokadę rodzicielską. Tak, tylko tą tylną. Mama mu zabiera ten limit na znajomych ma. Dwóch tygodni. Czemu nie robisz... O Boże, czy Adam to dziewica? Pewnie, bo jeszcze Bolka... Kolego, musisz przyjechać i sprawdzić. Nie mogę, ty akurat tak wyskoczył, jak miałem czytać. Czemu nie robisz lesów z kamerką? Nie, bo się boi twojej twarz. Ale to było do mnie, Adam. Tak, a ja myślę, że do Bolka. Dobra, Adam już się tak wczuł, że chciał odpowiedzieć do... Ale ty, tak miło, ale tak. Ty się śmiej, ale ja bym chciał, żeby ktoś mnie tak rozpoznawał jak Adama. I ja mówię prawdę. No, ale powiem szczerze, że ja też jestem w ogóle bardzo zdziwiony. Bo jak coś się zapytasz, to każdy się o niego pyta. Bez kitu, nie? No bez jaj. W szkole tak samo. Bez kitu. Przecież u nas już nikt ci nie powie na ten... na przykład, co za... Ty uju, tylko powiesz ty Adamie na przykład, nie? Tak, rozpoznawalne jak to było. A nie, śmieję się. Przesadziłem teraz. Albo, ale słuchaj, ale słuchaj. Ale nie, no to... Ale nikt nie powie... Wypaciło kaski się, wypaciło. Wszyscy mówią Adum. No, Adum, a jak? Nie, ale na Bednarach najlepsze było to, że na początku wszyscy Adam, a potem o Adum. Kurde, wkurzają mnie te wrota. A to jeszcze nie wyjechałeś do gospodarki? Nie, dopiero dojechałem i będę się z wrotami, bo ty masz jakieś tutaj wrota dziwne. O, Bolek tam wpadł. Bolek się nie dał wpalnić tam. Bolkowi tam zapadł. To jakieś ostre pytanie, że aż się wyciszył. Czy każdy dostanie dofinansowanie na budowę szałasu, czy sprzeda każdy na Jumę? Co? Boże święty. Każdy sprzeda Bolka. Ale jednak widać, że ludzie oglądają te let's play'e, co? Tak, tak, naprawdę. Widać, że... Pilnują nas do tych... Adam, opowiedz, jak tam kombinowałeś posadzenie na szałas? Nie, to jest bardzo proste, to jest jakbyś tam szopkę drewnianą sobie stawiał bez pozwolenia, dostajesz takie dofinansowanie 5 zł od metra kwadratowego. Nie ma problemów, ale każdy może sobie naprawdę na to zasłużyć. A Bolek nie pozwoli. Bolka większa bieda chyba. Nie dostał. Bolek... Polówka pod gniewem stoi. Ja, jak tak mogę. Nie, to jest, ja muszę odłożyć sam. Czekaj, bo tu dobre pytanie. O! Ogólnie... Ja, Ted Goły ci zadał pytanie, kiedy, hej Miki. No? Kiedy mi zrobisz laskę? Ale to się opowiedz ty, bo ty bardziej lubisz takie rzeczy. Czy częściej mu tam robisz, tak? Twój lecz tutaj. Ale ty się możesz powiedzieć o tym. Boże. Czekaj, jeszcze tu coś jest. A, to było tutaj na... Ty net goły, ty in! Zobacz, ty! Tam było, dlaczego Bolek nie chce mnie dodać do znajomych, a ten goły, bo może cię nie zna! Nieznajomych nie zapach. O, bez kity, bo się boi, że go okradną w nocy. Przygarniesz Adama na zimę? Nie, bo zima już jest, a on mnie nie przygarnie. U nas jeszcze nie ma zimy, Adam. A u mnie przed chwilą ogarniałem. Boże, ale te pytania są chore, ale fajne się. Skoro Adum mieszka w Afryce, to jak z nim gracie? Przecież w Afryce nie ma internetu. Kolego ale ma te, ma ale te to... przenośny. Ale ma zobacz, jakie ludzie są mądrzy, co nie? No. Żeby dojść do jakiegoś pytania, tak, kombinują, ale dlaczego, ale to, ale czemu, ja, jakby to robić, tak? Jak my ludzie nauczymy geografii, wiedzą gdzie jest Afryka, wiedzą, że tam jest wiedzą, bieda. Że Kambodża i... To nie jest tam jest bieda, no stanowczo. Człowieku, ale jest, jak ona spyta, jak facetka na geografii się kogoś spyta, czy znasz kogoś z Afryki, to człowieku, oni taki referat zrobią, każdy że nie wyobraża. Ja chcę opowiedzieć o nim, ja! Ej Miki, wiesz co ja myślę? No? Że ten poprzeczniak to będzie trzeba zrobić cały. Dobra, spoko. Wiesz czemu? Do Adama prowadzę na łagody. Jechałem na wódź małym, nie? I no. Pisałem SMS-a, to kurwa, żebym do końca dojechał. Dobra, luz. O Boże. Ojej. Słyszałeś Miki? No? Do Adama nie dochodzą światłowody, tylko światłogody. On to jak wysyła telegram, to temu Lampartowi daje w mordę na obroże i nie. Lampartowi? I mówi, daj mój łagierze. Decyduj się ty. A bo co? Ale zobacz,
biologia do tego, bo już o jakichś lampardach, o gepardach, potem o wielbłądach, lamach. Naprawdę, tu kurczę, uczymy lepiej. Jak jest wymarzony samochód? Syj kurczęto w gazie. I kurczęto. No a nie, kupię. Ale w gazie. W gazie, no bez to nie. Bez to nie. Bez to by AdSense mu nie pomógł. I macie jakiegoś fajnego Xeriona do tego, do FS-a? Pewnie. Takie pytanie? Nie, ja się pytam, dwa. Tak, kiedyś tyle go chyba wydał, wiesz? Tak, Bolek, a to... nie być gorszy, też zadał pytanie. Dobra. Nie, tego to nawet nie będę czytał, bo to jest żałosne. Przeczytaj. Pewnie coś o Bolku. Nie, czy Adam miał kiedyś zgniłe jaja? Nie, no to w ogóle nie ja rozumiem tego pytania. Ale ty, ale ja sobie potem wejdę i ja poblokuję tych niektórych ludzi bez kitu, bo to. Akurat to pytanie, jeszcze tam mogę na beki podpowiadać, ale to w ogóle sam nawet nie rozumiem. Nie, ja normalnie poblokuję potem, bo to trochę żałosne. Ej, dobra. Jeszcze na Adamie to znaczy, że sobie zawodam. Nie, bo wiadomo, bekę sobie robimy i tak dalej, ale no. Burzyna, Kambodża i te sprawy, ale bez jaj, no. Bez jaj, kurde. Bez jaj. Łada, o, to chyba ode mnie zespryła. Łada dama jest jeszcze susza, czy dziś popadało? Dzisiaj popadało, bo tak dostał tą pomoc dla powozia, nawet popadało. Nie, serialnie, jest tyle wody, że naprawdę. Mógłbym wody gotować. Kody. Wodę. Wody? Mógłbyś chyba czarninę zrobić. Czerninę. Albo... Nie wiem, jak się robi, tak robimy. Czekaj, ja to może odświeżę, zobaczmy. Co jadłem tego? To mięso posmażane z tego. O Boże, 54 pytania i znowu widzę coś o babce na samym dole. Dobra, Wal. No, to że znów trzeba powiedzieć, że babce nie dzieje. Ale nie będzie. Ale jednak... Bo znów chcę powiedzieć, że tak, tak w ogóle, to jaką macie bekę z Adama? To, że mówicie na niego Adum, a nie Adam? Ej, bo no. Wszystko zobacz, jak ja bokiem lecę. No, tak, kolego z pewnością, pewnie dlatego tak się śmieją ze mną. Ale czym się śmiejemy? No po prostu jakoś tak. Po prostu nie, ja teraz akurat i wyłącznie do tego kolegi, co tam napisał to pytanie. Po prostu, gdyby oni nie mówili na odcinku Adum, to odcinek w ogóle by nie istniał. No, to nie byłoby w ogóle, nie byłoby oglądalności. Nie miałby takiego swojego merytorycznego sensu przenosi. Tak, to już nie byłby odcinek z FS-a. Nie mogę tu sadzić ziemniaków. A bo mi się skończyły. Aha. A nie. Miło. To masz jeszcze naturze przejść. Skończyły mi się. Się wiem. Dobra, lecimy, czekaj. Czekaj, czy mogę dosypać? Ej, Miki? No, też się skończyły. Co mam zrobić? Czekaj, bo ja mam tutaj trochę w tym... Na ferma i ogień. Ale słuchaj, no, jak to brzmi w ogóle? Adam. To jest taki typowy Adam, nie? Adam to jest ktoś inny już. Adam? Nie. Jo, taki, ja ktoś, jestem kto jest taki, taki wyjątkowy. To nie, ale jestem ale zobacz. Ktoś chce powiedzieć do mnie Adam. Gączek, nie jadź. To normalnie ja czujesz się jak taki chłopak z miasta, a jak Adam to taki chłop ze wsi, taki rodowy. Co ma taką jedną łapę jak gafle. Gafle. Ja pierdyka, jakie porównanie. Jak sprzedaliście, to jak poleciałem na hamulcu. Stój! Jak sprzedaliście, to normalnie potem miota człowieka jak brączka dojcza po drodze. Nie. No i wszystko jasne. Brączek starczy się na wtąd z powrotem? Pewnie nie. Tej zawsze. Co? Weź gable. Jo! Ile masz procent? 35. O, to styknie nam może. Widzisz, dobry miałem pomysł, żeby natura to wziąć, nie? No. A pewnie gdybyś tutaj tego pomysłu nie miał, to ja bym to powiedział. Tak? No. No, to fajnie. Typowy brand. Nie, noga trochę mnie usnęła. Usnęła, jo. Zasnęła se, tak? Jo, ej, noga, obudź się. No nigdy ci noga nie zasnęła? No, tak nie wiem. Mi drętwiała. Jo, biegniesz sobie i nagle, o, spać se poszła, tak? Zasnęła, zmęczyła się i zasnęła. I taka glewa, noga, weź się obudź. Wiem, się kurwa nie znaczy. Sprawa jest, bo trzeba... A, to takie mrowienie masz. No i nie czuję prawie nogi, tylko mrowienie. A, no to często mam tak rano, to przychodzi. To niedobrze. Ale to znaczy, że masz za mało dwutlenku węgla w ciele. Nie, po prostu trzymałem długo w jednej pozycji nogę. Ty, ziomuś. No? Łunki mi nie kupiłeś. No to kup. A ja nie mam pieniędzy. Czekaj. Nie dołeś mi funduszy emerytalnych. Nie dałem ci funduszy. Całe tylko 20 tysięcy potrzebuję. Masz, nie minus ostatnie jeden. Moje pieniądze. Ostatnie pieniądze za lat. No naprawdę. No. Mam zero.
No to miło. Miło, ja mam całe 126 tysięcy. Ciesz się, Adam. No Henryk, jeszcze jakieś pytania masz tam ciekawe, bo ten, nie wiem. Bo już ten odcinek w sumie tematu nie będę znajdował, bo to i tak już backup była na pełnej, więc... Jak zwykle. Jak zwykle w sumie, no. Kiedyś nie widziałeś beki na pełnej? Nie, ostatnio te displaye faktycznie były trochę bardziej ponure, ale teraz jak Adam wrócił, to już są pełne rozkwitu i... Ile lat ma babcia Aduma i ile lat Adam jest od niej młodszy? Dzielę. O cały podatek VAT. O całe 6... I dochodowy. 6 lat. Mogę tyle powiedzieć. Nie, tylko będzie 69 różnicy. Będzie świętowanie dopiero. Dopiero będzie bal. Bolek za to płaci pewnie. Jo, będzie ta ostatnia niedziela. Chyba wieczerza tam. Na dół sam, doszło jakieś... O Boże. Na dół lećmy, dobra. O Boże. Interko niżej. Czy nagrasz film pod tytułem Wjazd na szałas, Adu? Oj, ale wytłumaczysz mi jedną rzecz. Czemu są ciągle pytania właśnie o Adumie? No bo o to jest najciekawsze, potem się zaczyna dopiero śmiech, rozmowa, a tak to jakbyś się zapytał, Miki, ile tam ma koni twój MF, byś odpowiedział, już było to pytanie. I jak ci się jeździło Ursusem? Było już to pytanie, no to by nie odpowiadał, co nie? No i bez kitu, nie? Ale to w sumie, ale to świadczy o tym, że ty masz taką madłą władzę, że to pojęcie nie zdajesz. Nie wiem o tym, ja mam taką... Oni tam potrafią tobie pytania wymyślać. Ja to poczułem na Benarach, jak mam władzę w sobie. Ej, dobra, bo tu mam następne. No. Czy Adam umyje zęby domestosem? Nie, ja nie używam tego pana. Bez przesady. Nie używam takich rzeczy. Zbyt pikantne dla podniebienia. Opowiedz, co było dalej z Adamem po tym kieliszku na parkingu. Było fajnie. Jeśli to chciałem. Rozgrzało bebechy. Nie tylko. Ale wiem od dzisiaj, że więcej herbatki takiej się nie napije, bo... Herbata leczy. Nie, mi na pewno nie. Są na pewno jakieś trunki dla każdego człowieka, który na pewno nie. No, mu się nie spodobają. Zwrot towaru. Nie. Miałem ten... No, przeterminowany towar musiałem zwrócić. W promocji po tańszych cenach. Jo. Dobra. Miki, aż się zapowietrzył, słyszałeś? Tak. Ale ty, oprócz Aduma... oprócz pytania o Adumie, nie? No. Są je inne takie, ale one się już powtarzały w kilku przed... A no właśnie. A no to w sumie może i masz rację. Ty na pewno masz rację, ale... Nie, bez kitu. Ja zazdroszczę tego siadu. Widzisz? Adum wyraża więcej niż 1000 słów. Wiesz, Henryk, jak chcesz, to możemy i na ciebie tak gadać. Adum? Nie. Pamięte. Nie, wiesz, na twój temat. Ale ogólnie tak. Dominik ma Miki, Bolek ma Heniu, ja mam Adum, a Brączek? A Kaski ma Kaziu, nie Kaziu, Jaś. A Janek ma Kaski. No. No i tak to jest. A Brączek ma Brączek. Ja nie muszę mieć. Jak ma Adum na imię? Adum. Bonifacy. Dobra, Brączek, bo mnie kartofu, bo jako prików. To włącz pracownika. I się je? No. Serio? No, się je bez tego. Znaczy, stać bez zmioków. Dzio, tylko krzywo, poczekaj. Muszę go naprostować. Ale mnie martwica w palca weszła. Martwica. Ty, jak mnie boli. To biegnij szybko po sekator. Może się uda uratować. Jak mnie boli. Siostrę basen. Jak boli, to rośnie. Boli me. Boli. Ej, tak Bolek. Ostatnio coś w szkole odwaliłem. Piszę, boli me. Bolek, palce natoczyć, próbuj. Boli, o, boli me. Olu. Próbuj. Co ty wiesz, jak odpierdala? Ty nie wiem, dobra, weź ten, bo wcześniej jak masz 6 zimioków? Nie. Aha, to... Po drugiej stronie już nie robili poprzeczniaka, bo to za długo zajdzie. Nie, tam zostawimy. No. Boli me. Gruba w kolanę. No kurwa, co za zjebany pracownik. Właśnie widzę, że... Nie mów tu tak. Dobra, Heniek, ostatnie pytanka, bo przejeżdżamy do końca i będziemy kończyć. Ej, nie to, że coś... Adam też zadał pytankę, jestem ciekawy, co tam piszą. Nie, bić mam? Adaś? A wbij, zobaczymy. Bij, może tylko tak, wiesz, takich ciekawych nie zabieraj mi, bo ja bym też musiał wyszło. Jaki ty masz, mister? A dobra, nie. No nie. Dobra, nie, ty sam. Brączek, nie gnać mi na gadzi. Ty!
Zobacz, ej, chyba ktoś się we mnie bawi, bo masz na wszystkie prawie pytanko odpowiedziane, nie? Łe, to znowu będzie niefajnie. Czekaj. Ło, ty nic nie ma ładumie. No popatrz, ty. Ej, co jest? Jest 40 komentarzy, nie? A takich głównych są 4 chyba. Aha, bo w każdym jest po kilka odpowiedzi. Pozdro. A, no ktoś wiesz. Ja chciał po prostu się pobawić we mnie, tak? Dobra, jeszcze przybiegniemy się do Aduma, dojedziemy do końca. Boże. Mam trzech ciągnięty, zostawmy tutaj. A ja potem sobie niby zjadę, bo już to nie będziemy przedłużać. Po prostu postaw przede mną. Dobra. O, tutaj się fota jeszcze pierdzielnie. Pierdykniem se fotę. O kurwa, ale zlagowało. Dobra, aż mnie na łuku zlagowało. Idziemy poszukać teraz Aduma na wiosce. Daleko nie jestem obok. Na czwórce. Już u mnie ktoś na F13 na podwórku kurwa poprzestawiał, nie? Pociąg! Adum, tu widzę kawał roboty odwaliłeś. I tam to już jedno tam dowaliłem. Zarało cenie, że to dobrze obaliłeś tą łąkę. Gdzie? Dobrze, 15. W FSA obaliłem? Ładnie. No, także w sumie... Ale krzywo. Cicho. Takim oto akcentem dziękujemy za oglądanie Let's Play'a. Mam nadzieję, że było śmiesznie, fajnie i... Bekowo, no. Adam, stój. No. Nie ma problemu. No, więc dziękujemy za oglądanie. Na razie, cześć. Na razie. Yo. Yo.